Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem, w którym otworzymy sobie paczkę z mystery boxami. Tak, zamówiłam mystery boxy. Jest tu w paczce 5 mystery boxów. Jest to z Shopee. Prosiłam, żeby były podzielone, więc mam nadzieję, że będą. Zamówiłam 5 mystery boxów. Za 5, za 10, za 12, 33 i 50 zł. I są to takie kosmetyczne boksy. Wiem, że boks za 5 zł miał być niespodzianką, taką kobiecą. Za 10 zł miał być z rzeczami do włosów. Za 12 zł miał być make-up. Za 33 było napisane, że kobiecy, czyli też głównie jakieś kosmetyki. I za 50 oczywiście kosmetyki. To był największy boks za największą cenę. Pisałam jeszcze do pani na Shopee. Prosiłam, żeby to było podzielone, żebym wiedziała, o co chodzi. I tutaj mamy napisane, że to jest góra, więc od razu ją otworzę i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Już się zabieram za otwieranie. Chciałabym Wam powiedzieć, że jest godzina około 24. Ja wróciłam z pracy, czyli jak zwykle moje filmy są w nocy, bo jak przychodzi do mnie taka paka, no to sorry, ale ja się nie mogę doczekać. Ja muszę już mieć ją otwartą. Nie mam pojęcia, jak ja mam to rozpieczętować. Tutaj mam jeszcze strzałkę, wam pokażę, patrzcie. Widzicie? I widzę, że to jest jakiś karton po Iwonie. Myślałam, że to będzie jakby, wiecie, jedna paczka i w środku mniejsze paczki. Nie wiem, czy to tak będzie wyglądać. Tak ja sobie to wyobrażałam. Teraz, moi kochani, filmy wlatują dosyć rzadko, ponieważ nie ma kto ich mi montować. Jacek, który zajmował się montowaniem, ma teraz mniej czasu, ponieważ zmienił sobie pracę i ma trochę mniej czasu i będzie mógł to robić raz, znaczy tydzień w miesiącu, czyli co 3 tygodnie będzie mógł montować filmy, jak będzie po prostu w domu, więc troszkę będą rzadziej filmy. Mam nadzieję, że to się unormuje. Widzę tutaj już dużo papieru. Już Wam pokazuję. Ale coś pachnie, mam nadzieję, że się nie wylało. Chyba, że to było poperfumowane. I zobaczcie, tutaj mamy te boksy. Tutaj Pani ładnie podpisała. Bardzo dziękuję Pani, jeśli Pani mnie ogląda. Więc sobie ja je sobie wyciągnę na stół, ok? 1 hour later. A ja sobie wszystko wyciągnęłam. Będzie karton na śmieci i znalazłam na końcu taką karteczkę. Co tutaj mamy? Każdego dnia, jak się tylko obudzisz, pomyśl, dzisiaj mam szczęście, że żyję, posiadam cenne ludzkie życie. Jakiś cytat, mam nadzieję, że spodoba Ci się zawartość przesyłki oraz cytat, który dla Ciebie wybrałam. Twój zakup to realne wsparcie dla rodziny, której pomagam. Dziękuję Ci, Karolina. Bardzo fajnie. Dziękujemy, Karolina, za karteczkę. Bardzo jest to miłe. I zaczniemy po kolei. Pierw znajdę tutaj tego boksa za 5 zł. Jest. Boks za 5. Tutaj jest podpisane. Proszę bardzo. I jest to chyba jakiś żel. I oczywiście ja dużo razy się nadziałam. Pewnie on to tak pachniał. Dużo razy się nadziałam, że produkty były przeterminowane. Więc oczywiście będziemy sprawdzać daty. Ja niektóre rzeczy sobie zostawię, niektóre oddam, niektóre sprzedam, wiecie. No, ja tyle tego nie potrzebuję, ale byłam ciekawa, jak to wygląda. Pani na pewno się ucieszyła. Czy ja powiedziałam, ile ja za to zapłaciłam? Z wysyłką zapłaciłam 99 zł, więc nie jest to dużo. Boże, Pani Karolino, ale mnie tu Pani popakowała. Mamy tutaj Avon Good Night Sweetheart, czyli żel, to jest chyba żel pod prysznic, zaraz tutaj, płyn do kąpieli, no. Taki płyn do kąpieli, jeszcze sprawdzę datę, bo ja jestem tutaj, nie wierzę. Nie wiem, czy to jest data produkcji, czy to jest data zużycia. No ale wygląda na nowy, zaraz zobaczymy, jak pachnie. Delikatnie, bardziej męsko. Nie mam pojęcia, ile może kosztować taki płyn, ale myślę, że no chyba trochę więcej niż 5. I tutaj jeszcze dostaliśmy jakąś saszetkę z kwasem hialuronowym. To jest serum. No, takie serum małe. No jak myślę, że za 5 to jest git. Sorry, ja tak znikam, pojawiam się. I teraz mamy kolejne 10. Boks za 10.
Tutaj mamy w woreczku box za 10 zł. Już to rozwalam, roztwieram, otwieram. Co ja mam z tym roztwieraniem? Ja już jestem dzisiaj po prostu, wiecie, zmęczona, tyle godzin w pracy i ten, ja tu wszystko wysypię, co tu jest i już Wam pokazuję. Mamy taką oto gumeczkę, jedną. Ja nie lubię takich gumeczek, więc pewnie powędruję do kogoś. Mamy tutaj coś, co próbuję wyciągnąć. Fajna, taka opaska. Taka na włosy. I w panterkę, jakby pani wiedziała, że ja jestem panterkowa dziewczyna, więc spoko. Tylko, że ja mam problem, że mi się zsuwają z włosów takie opaski, ale fajnie. No i myślę, że jeśli chodzi o tego boksa włosy, no to on jest za dychę, to myślę, że to już z piątkę może kosztować. Mam tutaj szampon nawilżający, dwie takie saszetki i to wszystko na razie ma dobrą datę, takie dwie saszetki szamponu. I tutaj mam zapakowane jakąś maskę, jest to argan oil, maskę nawilżającą do włosów, z tego co jestem w stanie tutaj wyczytać, taką. Więc myślę, że jak zadychę, to spoko, jeszcze sobie powącham. Bardzo ładnie pachnie. Naprawdę, bardzo ładnie. Tutaj jeszcze chciałam zobaczyć datę, ale nigdzie nie widzę, czy takie rzeczy mają... Nie, one są do 12 miesięcy po otwarciu. Ładnie pachnie. Bardzo mi się podoba. Taka maseczka. I to jest wszystko za dychę, więc myślę, że za dychę jest ok. Widzę, że tutaj chyba dużo rzeczy z Avonu będzie. Dobra, teraz jedziemy do 12. Box makijaż 12. W ogóle dziwnie, że to tak w siatki powrzucane, nie? Ale no w sumie może pani by to powrzucała normalnie, ale ja ją poprosiłam, żeby to było podzielone. Napisałam, że potrzebuję, żeby podzielić do filmu. I tak po kolei, za 12 zł mamy rozświetlający krem wygładzający Eveline. Fajna taka próbeczka, jestem ciekawa akurat tego. Widzę, że dostaliśmy tutaj do makijażu kulczyki. Chociaż no ja czegoś takiego raczej nie założę, takie zwykłe kuleczki. Dostaliśmy taką próbkę szminki czerwonej, jest ona z Avonu i dostaliśmy tutaj tusz Eveline Big Volume Mascara, spoko tusz, ja nie używam, ale zobaczę jaka szczota, jest on chyba, nie wiem czy on jest czarny czy brązowy, chyba czarny, spoczko. I coś jeszcze było tutaj, takie zawiniątko w środku. Już to otwieram. Myślę, że ten tusz już jest warty te 12 zł. Serio. I tu mamy paletę z Manhattanu. Super, za 12 zł. Myślę, że takiej byśmy nie kupili. Spójrzcie, czy coś odbija. Już ten, już otwieram. Zobaczcie, bardzo ładna paleta. Fiolet, beż. Super. Manhattan. Fajnie, bardzo fajnie. Za 12 zł tyle rzeczy. Bardzo super. Przejdźmy do boksa za 33 zł. Jestem tutaj. Mamy napisane 33. Sorry, odbija się trochę światło, bo ja tutaj mam lusterko włączone, żeby trochę mnie jaśniej było. Bo jak zapalę duże światło, to będzie tak gorąco w domu. Jest na dworzu chyba, nie wiem, z 30 stopni. Więc sorry. Ja tutaj cały czas rozpieczętowuję tą paczuszkę. Oj, wygląda to tak. Jakaś, widzę, ulotka Avonu, czy coś. To jest boks za 33 zł. Już wyciągam wszystko. Dobra, i przechodzimy po kolei. Tutaj mam coś takiego. Już patrzę, co to jest. Tylko tu widzę, że jest mocno zabezpieczone, żeby nic się nie roztegowało. Tentegowało. Się do Was tak przybliżyłam mocno, bo sobie... Kurczę, to jest jakiś brokat. Mgiełka do ciała z brokatem. Wygląda tak na dosyć taką gęściejszą. Jest ona z Volare Pina Colada. 75 ml. Spoko. Bardzo fajna. Fajnie to wygląda. Ładnie się świeci. Spoko. To mamy w boksie za 33 zł. Kolejną rzeczą, którą mamy w boksie za 33 zł. Jest już coś, co widzę, że kompletnie mi się nie przyda i kompletnie nawet nie będę tego sobie zostawiać.
ponieważ jest to coś do stóp z Avonu. Już czytam. Orzeźwiający żel do nóg z olejkiem miętowym. Więc mi się coś takiego totalnie nie przyda. Nie wiem, ile to może kosztować zdyszkę w Avonie. Nie znam się totalnie na cenach Avonowych, więc nie mam pojęcia. Więc mamy co? Mamy mgiełkę i mamy żel do stóp. Przechodzimy dalej. Dalej mamy znowu jakiś spray. O, to jest chyba fajne, bo to jest spray zapachowy do poduszek. Spoko, na pewno sprawdzę, bo ja mam problem zawsze z zaśnięciem. Lawenda, zaraz powącham, jak pachnie. Ja kiedyś miałam taki spray z takiej dosyć drogiej firmy i w ogóle mi się nie sprawdził. Ja go w ogóle nie czułam na poduszce, więc zaraz tak powietrze prysnę. Ja oczywiście jestem ostatnio datowa i sprawdzam, żeby mnie nie wysypało po czymś, ale to chyba po otwarciu znowu też jakieś kolejne, że tak 12 miesięcy, ja dopiero zdarłam ten. No tak, taką lawendą z czymś właśnie, bo tutaj jest Calming Lavender and Chamomile, nie wiem co to znaczy chamomile. Ładnie pachnie. No ładnie pachnie, no nie wiem, na pewno spróbuję, czy to coś daje. Zaraz tam wam zasnę po drodze. Nie wiem, ile taki spray może kosztować. Wiem, że tamten oryginalny, co ja miałam, bo ten nawet nie wiem z czego. Land on North, nie wiem co to jest w ogóle za marka. Nie wiem, kojarzycie tą markę? Tamten, który miałam, chyba kosztował za taką małą buteleczkę 3 dychy. To ceniliśmy na dychę. To powiedzmy, że to, nie wiem, 15, to już mamy 25, nawet jak to kosztuje 5, to już mamy 30. I tu jeszcze przed nami jest coś zapakowane. Z Avonu znowu, Planet Spa Peel Off Face Mask. Czarna maska, peeling, rewitalizująco wygładzająca maseczka do twarzy z ekstraktem z czarnego kawioru. Spoko, spoko, spoko. Teraz zobaczymy. Jak to wygląda tutaj? Coś takiego. Spoko, może spróbujemy. Dziwnie pachnie. Jak ja słyszę kawior, to już mi się to, wiecie. No ja nie wiem, ile taka maseczka może kosztować w takim Avonie. Może z 3 dychy? No nie mam zielonego pojęcia. Powiedzmy, że z 3 dychy. Nie no, może nie 3, może 2. No to mi się wydaje, że tutaj już jest 40 zł. I jeszcze był taki woreczek w środku, który otwieramy. I z woreczka wysypuje mi się tak. Już wam mówię. Mamy szczoteczkę, taką do rzęs. Ja też dodaję to jako gratisy takie. I szczoteczka jest dosyć miękka, ale ja jej nie wyrzucę oczywiście, ja ją zużyję. Ja mam tutaj tych szczoteczek chyba ze 100. Mamy tutaj jakiś balsam. Próbka balsamu. Mamy tutaj liftingująco ujędrniający krem przeciwzmarszczkowy, taki mały, taką próbkę. Mamy tutaj próbeczkę jakiegoś perfumu. Mamy tutaj kolejną próbeczkę perfumu, takiego. I mamy tutaj, nie wiem co to jest, coś do skóry, ale wszystko jest po chińsku. I znowu jakieś kolczyki, takie kółeczka. I to wszystko było w boksie za 33 zł, więc wydaje mi się, że mega dużo, naprawdę dobre są te boksy. Wszystko jest kit. Spoko mi się wydaje. Przejdźmy do tego największego boksa, którego jestem najbardziej ciekawa. Ja już tu mam cały stół zapełniony. Boks za 50. No i otwieramy, nie wiem od której strony, bo tutaj jest jakoś z boczku. Dobra, jedziemy. Bo jestem bardzo ciekawa, co tu jest. Dobra, wyciągam po kolei. Albo nie wyciągnę po kolei, bo to jest popakowane, więc wysypię sobie tutaj. Wysypałam, pusto. Kartonik sobie zostawię, ten, bo ten jest ładny. I zaraz mi się tu wszystko pomiesza. Dobra. Otwieram po kolei, takie zawiniątko. I mamy tutaj Rose Cream Garniera. Jest to kojący krem odżywczy z wodą różaną. Taki. Zaraz jeszcze rozkminimy. To jest... Ja oczywiście muszę sprawdzić, no bo wiecie, może mnie ktoś oszukuje.
I tutaj może coś w środku innego być. O, taki kremik. Mało pachnie. Bardzo mało pachnie. Ale spoko, myślę, że z nim się rozstanę. Chociaż używam kulki od Garniera, bo ją bardzo lubię. Ile taki krem może kosztować? Z 22 zł powiedzmy? Obstawmy, no 25. Nie, 22. Nie zawyżajmy, 22. Jedziemy dalej. Tutaj mamy coś cięższego. Wow, co to jest? Patrzcie. Perfum dostaliśmy. Nie wiem, czy to jest... To jest woda perfumowana. Ale nie wiem, czy to jest z Avonu? Czy z czego? Widzieliście taką wodę? Otworzę, powącham. Nie chcecie wiedzieć, jaki mam syf na podłodze. Uj, rozrywałam pudełko. Będzie bez pudełka. Fajnie wygląda. Zobaczcie. Ładnie wygląda. Teraz sobie psikniemy. Ale nie, totalnie nie mój zapach. Jest taki ciężki, ale... Ciężki, ale owocowy. Nie mam pojęcia, ile to kosztuje. Myślę, że może z 20 zł dałabym za to. Więc mamy już jakby 40 z moich obliczeń. Ja tak, wiecie, no tak celuję, no nie wiem, ile takie rzeczy mogą kosztować. Chociaż myślałam, że do włosów będzie jakieś coś innego, jakaś inna odżywka. Ta ładnie pachnie, ale nie wiem, czy ja będę ją używać. Otwieram kolejną rzecz. I tutaj mamy balsam. Fajnie, bo ja dużo testuję balsamów. Lubię takie fajne. Mamy tutaj... lubię takie fajne. Mhm. Zapachowy balsam do ciała z wyciągiem z nagietka. I też nie mam pojęcia, co to jest za marka. Skąd on jest, czy on jest z Avonu. Tutaj jest tylko napisane Made in EU. Wąchamy. Ja używam z jaj. W ogóle bardzo mało pachnie, ale ja sobie go zostawię. Ja sobie go przetestuję. Więc myślę, że już w tych trzech rzeczach mamy te 50 zł. No już są, teraz są takie czasy, że no te 50 zł to szybko się uzbiera. A tu mamy jeszcze kolejną rzecz. O, już widzę, co to jest i wiem, mam już to. Jest to taka czekoladka. I mamy tutaj bronzer, dwa rozświetlacze i róż. Mam dokładnie to samo w domu. Więc na pewno nie zostanie ze mną, tylko powędruje do kogoś. No i to chyba kosztuje z 4 dychy. Więc spoko. I tu mamy jeszcze taką paczuszkę, tak jak do każdego zamówienia. I w tej paczuszce mamy kolejny szampon, który już mieliśmy. Kolejne kolczyki. Takie o. Kolejną szmineczkę mini. Mamy jakąś kuleczkę, tak zapakowaną. I tutaj mamy karteczkę. Kapsułka elastyna. Do czego ona jest? Do twarzy pewnie. No, do twarzy. Mamy tutaj próbkę balsamu. Próbkę perfumu. Boże, ile mamy próbek. Nie wiem, gdzie ja to pochowam. Krem na dzień. Zabliżający taką próbkę. I tu jeszcze jeden jakiś perfum, próbkę. I to wszystko, co dzisiaj kupiliśmy. Za 100 zł mam tutaj cały stół. Nawet nie jestem w stanie wam tego podnieść. I jeszcze dostaliśmy gratis, ale do gratisu przejdę zaraz. Tylko wam pokażę po kolei, co mieliśmy. Mieliśmy mgiełkę, żel do stóp, na poduszkę taki zapaszek, maseczkę do twarzy, paletkę, konturowanie i tak dalej. Pełno nawet tego wam, ja nie wiem, jak mam, ja nie... Chyba z 3 pary kolczyków, pełno próbek, testerów zapachów, szminek, balsam, perfum, krem, kolejną paletkę, tusz do rzęs, żel pod prysznic, kolejnych pełno próbek, opaskę do włosów, kolejne próbki, maskę do włosów. I otwieramy teraz nasze gratisy. Mamy napisane gratisy. A w gratisach co znajdziemy? Gąbkę, która jest jak kamień, na pewno jakaś chińska, sorry, ale no ja sobie, ja mam pełno tych takich gąbek, ale mam swoją ulubioną, która jest, no zobaczcie. Ja tutaj leciutko moje jajeczko ściskam, a tu muszę jednak użyć tej siły trochę. O, i zobaczcie, jaka różnica wielkości. Moje jest umyte, jeszcze mokre. To mieliśmy gąbeczkę w gratisach. I tutaj mamy...
Aha, jakaś nawilżająca kostka do higieny intymnej. Musiałabym o tym poczytać dokładniej, co to jest. Coś takiego. No i to wszystko w tych gratisach. Chyba, że coś mi gdzieś wypadło, ale chyba nie umkło mi nic. A więc to wszystko, więc myślę, że Mystery Box jest bardzo duży i bardzo udany. Bardzo mi się podobał, mam nadzieję, że Wam również. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie, pa!